Dzień dobry Państwu. Mam przyjemność przedstawić Państwu wykład, na który zaprosiło mnie Stowarzyszenie Nomina Rose, za co bardzo dziękuję. I od razu przystąpimy ad rem, czyli do udostępnienia prezentacji, którą przygotowałam na tę okazję. Proszę mi dać chwilkę, żebym ją mogła włączyć. Tak, mamy prezentację i zaczniemy ją od początku. Jacek Malczewski, kwestie nieoczywiste. Nazywam się Dorota Kudelska, pracuję w Instytucie Nauk o Sztuce na KULU, który składa się u nas z dwóch części, z kierunku historia sztuki i muzykologia. To, co będę Państwu tutaj przedstawiać, właściwie jest takim zbiorem informacji i refleksji na temat tego, co widzę wiele lat po napisaniu książki, monografii dotyczącej Jacka Malczewskiego, w której wykorzystałam ogromną ilość dokumentów. Coraz to spotykam takie albo użycia książki, albo pomijanie faktografii, którą nie ja wymyśliłam, że powoduje to zniekształcanie w ogóle sądów o Jacku Malczewskim. Trochę tak, jakbyśmy mieli go już zaszufladkowanego i wiemy, co o nim sądzić, i tylko powielamy. A to mitologia, a to patriotyzm obowiązkowo, albo takie inne wątki w takiej kliszy, która szkodzi artyście. Ja uważam, to jest ważne założenie metodologiczne, że powinnością badacza jest prawda dokumentu, która powinna być absolutnie wiernie zachowana. Można oczywiście rzecz czasem skrócić, przyciąć, zacytować, ale nie można tego robić wbrew istotnym treściom, którymi się operuje, bo inaczej powstają przekłamania. Te klisze informacyjne dotyczące Jacka Malczewskiego dotyczą szczególnie tych trzech zagadnień, których tylko tak dotknę, mianowicie rodziny, hierarchii tematów i kontekstów historii oraz czegoś, co nazwałam badawczym patriotyzmem obsesyjnym, który sprowadza się, który najłatwiej przychwycić w zmianie tytułów, ale dotyczy bardzo wielu kontekstów pokazywania Jacka Malczewskiego. I kończę ten wykład takim pytaniem i moją refleksją na temat tego, czy rzeczywiście, trzymając się tych wskazówek, które tworzą z niego, z artysty tworzą taką idealną postać, jesteśmy w stanie pokazać go za granicą jako mistrza malarstwa. Czy to jest w ogóle możliwe, jeżeli nie zmienimy tego podejścia? I tutaj chciałabym Państwu pokazać zaledwie kilka takich przykładów, które mogą służyć jakiemuś ukierunkowaniu refleksji, otwierać jakąś ścieżkę dotyczącą tego, że Malczewski był inteligentnym, bacznym obserwatorem świata, który reflektował na bardzo wielu poziomach. Biografia dzieła artysty. Skoro wielkim malarzem był, parafrazując Gombrowicza, no to skoro był, to skoro tak, to i tu się zaczyna właśnie takie przyszpilanie rzeczy, które koniecznie trzeba pokazać w każdym omówieniu, i takich, które zawsze trzeba wyrzucić, albo też takich, które najbezpieczniej jest przeinaczyć, bo po co gorszyć maluczkich. Mój pierwszy kontakt z negatywnym, jeśli mogę tak powiedzieć, bo odbiorem książki
dotyczył, którą napisałam, dotyczył Marii Podrazy-Kwiatkowskiej, która jest dla mnie, była i jest absolutnym autorytetem, jeśli chodzi o znajomość epoki, wyszukiwanie tropów i tak dalej. Ona przeszła odwrotną drogę niż ja, czyli z historyka sztuki przedzierzgnęła się w znakomitą polonistkę, ja zaś przeszłam skromnie odwrotną ścieżkę, to znaczy od polonisty doszłam do bycia historykiem sztuki. Ale miałyśmy w związku z tym wielokrotnie bardzo dobrą nić porozumienia. Pani profesor, książka się w sensie zawartości podobała, natomiast o okładkę i ten właśnie obraz miała do mnie pretensje, ponieważ twierdziła, jak napisała w karteczce, którą przysłała, że Malczewski to było panisko, a ja tu z niego zrobiłam jakiegoś nieudacznika, który ledwie wychyla się z tego obrazu. O to mi chodziło. Chodziło mi o uzyskanie takiego spojrzenia Malczewskiego i takiego spojrzenia na Malczewskiego, które nie będzie tym oczywistym, rozbuchanym kolorem i całą serią elementów w obrazie, gdzie my skupiamy się na tym, a kto to jest, a dlaczego taki, a co to znaczy. Czyli idziemy wątkiem narracyjnym, pomijając zupełnie warstwę malarską. Dla Malczewskiego ona była ważna, co widać chociażby w tym wykreowanym zdjęciu, gdzie pokazuje nam, co się odbija w lustrze, które jest nastawione na przestrzeń. Natomiast w ozdobnym lustereczku, które trzyma przed swoją twarzą, odbicie jest dla nas ukryte. Nie widzimy go. I jest to bardzo świadomy zabieg pokazujący no, przemyślne sposoby obserwacji i opowieści o rzeczywistości. O tym, że Malczewskiemu doskwierało to przybranie go w taki kostium stale tych samych motywów poddawanych analizie, ale też dwuznacznie, że jemu przeszkadzały pewne formy społeczne, którym musiał się podporządkować, on nie widział, no to o tym świadczy ta niewielka, późna akwarela, w której Szynel jest właściwie no, taką rzeźbą, w którą wszedł jakby swoim ciałem, bo nie ma on tu funkcji ani okrycia, nie daje ciepła, nie daje charakterystyki, jest za duży, niewygodny i wszystko są to takie przymiotniki, które można by przyłączyć do słowa konwenans, który mu dokuczał zarówno w sensie artystycznym, jak i w sensie społecznym, jeśli można tak powiedzieć. Te wszystkie niedogodności i przeinaczenia skupiają się w takim gatunkowym rozróżnieniu jak biografia, nota biograficzna i życiorys artysty, które oczywiście rządzą się troszkę innymi prawami, są dłuższe lub krótsze, ale bardzo często właśnie w tych elementach mamy to pomijanie faktów i fałszujący przekaz zespół skompilowanych dokumentów. Pierwsza kwestia, którą tam Państwu przedstawiłam i wypisałam, dotyczy oczywiście rodziny. Otóż rodzina Malczewskich była dosyć skomplikowana, właściwie chyba tak jak każda rodzina, ale było tam kilka takich punktów, które są szczególnie fałszowane. Ojciec Jacka bardzo o niego dbał, to jest święta prawda, także edukacyjnie, ale to była dbałość, która momentami no była już pewną opresją, to znaczy takim dyrygowaniem nawet na odległość pomiędzy Radomiem a Krakowem co do tego, gdzie powinien pójść, co powinien zanieść, komu powinien zawieźć i jakimi słowami powinien się do jakiegoś potencjalnego protektora odezwać. Jacek się przeciwko temu w końcu zbuntował. No a drugą takim punktem, w którym są szczególne przekłamania, to jest relacja pomiędzy tymi dwoma kobietami, czyli matką i siostrą Jacka Malczewskiego, siostrą Bronisławą, gdzie podnoszona jest tylko część tego, co się z nimi działo, czyli to, że rzeczywiście córka poświęciła się opiece nad matką, ale też nie bardzo miała inne wyjście, albowiem nie wyszła za mąż i całe życie
opiekując się nią z własnej woli, no była skazana wyłącznie na jej finanse. Los kobiety, która nie wyszła za mąż i która nie miała własnego majątku, a to był przypadek Bronisławy, po śmierci matki, która dawała utrzymanie i szacunek rodziny, bo one pomieszkiwały u rodziny ze względu na szacunek dla matki Jacka Malczewskiego, to były bliskie więzi pokrewieństwa. Jak to się skończyło, to Bronisława znalazła się w sytuacji dramatycznej, w której brat jej nie pomógł i którą monografista, który tutaj jeszcze będzie przywoływany, Adam Heidel, w 1933 roku napisał biografię Jacek Malczewski, był członkiem rodziny. I w związku z tym napisał uczciwie w jednym z przypisów, że najważniejsze jest dla niego dobro rodziny i opinia o niej, czego badacze zdają się nie dostrzegać. I Heidel cały ten wątek sprowadza tylko do tej szlachetnej opieki i właściwie potem Bronisława niknie na kilkadziesiąt lat i pojawia się znowu jako szlachetna opiekunka Jacka Malczewskiego pod koniec jego życia na wsi. No i to jest, proszę Państwa, gruba nieprawda, bo ten środek to jest cała sterta dramatycznych listów Bronisławy, która może służyć dla socjologa, jeśli chodzi o materiał dotyczący tego, co się działo z takimi kobietami, które nie miały tego zaplecza. Jacek Malczewski jej do siebie nie przyjął, mimo że społecznie, taki to był zwyczaj, że brat lub najstarszy męski członek rodziny powinien się zaopiekować taką osobą. Stąd pamiętacie Państwo w Nadniemnym przy stole u głównego, jednego z głównych bohaterów we dworze, to zawsze pojawia się cała lista kobiet, które tam są ciotkami, niekoniecznie tak bardzo pracującymi jak jedna z nich, ale zawsze się pojawiają przy obiedzie. Jacek nie uczynił z niej guwernantki dla swoich dzieci, chociaż taką wynajmował. Była to osoba tutaj bardzo dobrze wykształcona, a pracowała naprawdę niezwykle ze zwierzętami, w oborach, robiąc rozliczenia. Los był straszny, to umyka. Lepszy los miała siostra, która wyszła za mąż, Helena Karczewska, wyszła za mąż za Wacława, literata. I ona także pojawia się w życiu Jacka pod koniec, kiedy mieszkał na wsi z siostrami. Ale to też one płaciły za ten dwór i to miejsce, a nie, tak jak się często pisze, no bo tak by wypadało, to Jacek utrzymywał swoje siostry. Było odwrotnie. Żona to jest następna postać, która budzi wielkie emocje i zajmująca się biografią Malczewskiego i jest zagłaskiwana w takim sensie, że no właściwie wszystko było w porządku. Otóż nić porozumienia pomiędzy małżonkami była nikła, jak się później okazało, oboje mieli ciężkie życie w tym małżeństwie. Ona była żoną aptekarza dosłownie i przenośnie. I w związku z tym no nie bardzo potrafiła dyskutować z Jackiem na temat literatury, którą czytał, nie mówiąc już o obrazach. Jedyny list, w którym wypowiada się na temat tego, co namalował, to jest list do teściowej, do matki Jacka, w którym między innymi zastanawia się, ile też weźmie za ten obraz. W związku z czym, no widzicie Państwo, trudno tu mówić o jakiejś nici porozumienia intelektualnego czy emocjonalnego, który by podtrzymał małżeństwo po latach pierwszych. Tak też było, to jest bardzo piękny obraz, który jeszcze wróci. Z dziećmi sprawy mają się bardzo podobnie, to znaczy Julia i Rafał w przepięknym tym pastelu, pokazani jako małe dzieci, mieli życiorysy zgoła odmienne. Rafał był trochę takim dzieckiem szczęścia, którym się zawsze ktoś opiekował, głównie na początku matka, potem żony. Generalnie rzecz biorąc, dom w Zakopanem, w którym mieszkał i w którym potem tworzył swoje pierwsze, lepsze obrazy, to był dom kupiony za pieniądze, który Jacek Malczewski z trudem pod koniec życia zgromadził, żeby sobie wreszcie swoją ukochaną pracownię kupić, otworzyć, prawda? Bo nigdy jej nie miał, zawsze pracował w wynajętych miejscach.
ale matka Rafała, czyli żona Jacka, postanowiła przeznaczyć te pieniądze na dom dla syna. Julia zaś, jak sam Malczewski powiedział w rozmowach z Marcinem Samlickim, została sprzedana i jak zaraz zaznaczał, nie miałem w tym żadnego udziału. Ale też trzeba dodać, nie protestował i też niejednokrotnie korzystał z dobrodziejstw materialnych tego, że wydano Julię za bardzo zamożnego, poczciwego, dobrego człowieka, który jednak był od niej dużo starszy i kompletnie nie rozumiał jej artystycznych zainteresowań. A według sprawozdania, jakie usłyszałam od wnuka Rafała, od syna Rafała Malczewskiego, czyli wnuka Jacka, ciotka Julia, u której bywał we dworze, zmarła młodo i została po niej cała szafa rozmaitych zapisków, prawdopodobnie dramatów, i kręciła się w Zakopanem, gdzie czasami wysyłano ją dla poratowania zdrowia, w kręgu Witkacego, gdzie podobno też brała udział w teatralnych przedstawieniach, ale niczego więcej o niej nie wiemy. Największe zapętlenie niedomówień jest związane przy biografii Malczewskiego z Marią Balową. Nie będę ich wszystkich przedstawiać. Jak widzicie Państwo, kobieta niezwykle piękna i tu znowu wracamy do Heidla. Heidel napisał tak, że właściwie, nie wymieniając nawet jej nazwiska, że tylko wszyscy w epoce wiedzieli, o kogo chodzi, bo ona wówczas jeszcze żyła. Oczywiście zmarła dopiero w latach 50. już po II wojnie światowej. Heidel napisał, że no była tak piękna, że jakby no musiało to zawrócić w głowie bardzo dużo starszemu od niej Jackowi Malczewskiemu. Otóż ona poza tym, że była piękna, była kobietą niezwykle inteligentną, szalenie oczytaną, wymieniała w listach, a zapewne i na żywo z Jackiem Malczewskim, poglądy o rozmaitych poważnych lekturach, jak również była bardzo skoncentrowana na tym, co on tworzy. Starała się mu stworzyć jak najlepsze warunki, kiedy przyjeżdżał do Tulików, i pisała o tych dziełach. Te notateczki rysunkowe, które Państwo tam widzą, to są notatki zrobione na stronie, gdzie obok jest notatka przedstawiająca oceny studentów, którzy byli w pracowni Jacka Malczewskiego w Akademii Sztuk Pięknych. Tu oboje Państwo w pełnej krasie w Muzeum Poznańskim. Największe kontrowersje, bo temu związkowi nie będę już poświęcała więcej miejsca, nadmienię tylko, że w uchwytnych dokumentach ramach trwał no co najmniej 12 lat. Natomiast pierwsze listy wskazują na to, że oni się znają i piszą do siebie już dość długo. Więc trudno coś takiego nazwać przelotnym romansem. Pożegnania z Eurydyką to są tytuły obrazów, które Jacek Malczewski był w stanie namalować po tym, jak oni ze sobą zerwali, a właściwie to ona zerwała z nim, o czym on literalnie pisze, zaznaczając, że miała do tego święte prawo i że rozumie, że nagrzeszył bardzo, nie jest to wymienione jak, ale że nie będzie miał do niej żadnego żalu. Długo trwało, to miało miejsce w listopadzie 1913 roku, we Lwowie, jak się wydaje, bądź też we Lwowie, artysta się zatrzymał, wyjechawszy z dworu, z pałacu państwa Brunickich. No i jest to no, do przychwycenia literalnie w dokumentach, prawda? Tymczasem w literaturze przedmiotu obrazy, które Malczewski tytułował Moje Eurydyki, tych obrazów z Hermesem i z Eurydyką, ale też z Orfeuszem, jest więcej i one wychodzą poza te ramy 1914-1915, ale te z tego okresu niewątpliwie mają związek z Marią Balową, chociaż nie jest ona tu oczywiście ujęta portretowo, ale to się wiąże z wierszami, w jakich
pisał o tym dramatycznym rozstaniu. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to były wiersze wolne. W czasach Malczewskiego nikt takich wierszy nie rozpoznawał, nie kwalifikował gatunkowo, w związku z czym on je traktował jako takie luźne zapiski, bo jak chciał napisać wiersze, tak je pisał, no to wtedy pisał takim żelaznym sylabotonikiem i nie są to poetycko udane próby, one są dla nas interesujące ikonograficznie, pojawiają się tam wątki związane z obrazami, więc także semantycznie, ale prawdziwa poezja to jest właśnie w tym krótkim okresie, kiedy nie był w stanie wejść ten sylabotonik i w ogóle się schował, pisał roztrzęsiony tylko i wyłącznie o smutku po tym rozstaniu. No, w roku 1914 był w stanie malować te obrazy, ale jak Państwo widzicie, na licu tego pięknego obrazu jest maj 1914, on bywa interpretowany jako przeczucie wojny i że tu Marczewski już wielkim patriotą jest, albowiem tu jest szynel. No, tylko problem polega na tym, że jest to szynel rosyjski, nielegionowy, jak często bywa to określane, no więc nie zgadza się to na poziomie absolutnie podstawowym. A o tych obrazach, projektując swoją wystawę w 1925 roku, do organizatora wystawy Malczewski zapytany o to, co by pan profesor chciał powiesić na swojej jubileuszowej wystawie, napisał, że zależy mu na tym, żeby odszukać, jak to wyraźnie napisał, moje Eurydyki oraz drabiny. To jest drugi taki wątek tematyczny, który był dla niego szalenie istotny. No a te obrazy najpierw, oczywiście pod Eurydykami na wystawach nie występowały w ogóle prawie, bardzo krótko, on zresztą późno wystawiał, natomiast potem miał oczywiście tytuł Orfeusza, bo Orfeusz był patronem artystów XIX-wiecznych, jeśli można tak powiedzieć, w tym sensie, że często jego postać jest brana na warsztat przy omawianiu kwestii czysto artystycznych, autotematycznych. O tyle w XX wieku z tego mitu główną postacią stała się Eurydyka. I Malczewski jest niewątpliwie jednym z pierwszych malarzy, który ten wątek pochwycił, właściwie równolegle z Rilkem, który publikował wiersze, w których się to wszystko rozgrywa, jeśli można tak powiedzieć o wierszach, w Wersakrum, które Malczewski także znał w związku z tym, bo prenumerował. O co poszło w tym rozstaniu? Otóż, proszę Państwa, w rozstaniu nie jest napisane dokładnie o co poszło, oczywiście. Nie będziemy tego w związku z tym domniemywać. Można tylko stwierdzić, że to na pewno chodziło o jakieś bardzo silne związki emocjonalne z innymi osobami. I tyle można powiedzieć, że wiąże się to z postaciami emocjonalne, to nie znaczy zaraz tylko miłosne, prawda? Chociaż także być może, natomiast nie tylko i to jest trudne do uchwycenia i na tym należy się zatrzymać. Niewątpliwie chodziło o osoby, które bywały w pracowni Jacka Malczewskiego, w której zazwyczaj było dużo osób, które dzisiaj byłyby, powiedziałabym, w kategorii charakterystyki genderowej dosyć interesujące dla takiego podejścia artystycznego. To jest Karol Potkański, kuzyn Jacka, wielki jego przyjaciel, znakomity esteta, historyk świetny. Ten młodzieniec, który był studentem filozofii, udało mi się nawet go dokładnie znaleźć, że rzeczywiście taki był, przyprowadził go do pracowni Piotr Dobrzański, a opisał całe to zjawisko i to całe spektrum postaci, które bywały w pracowni Jacka Malczewskiego, właśnie Marcin Samlicki. Tutaj macie Państwo użycie, że tak powiem, tego modela w bardzo ważnym dla Jacka Malczewskiego obrazie, którego z Włoskiej Galerii Narodowej, którego nie będę tu interpretować tego użycia, ale zrobiłam to w monografii. Jest to niezwykle piękny obraz, bardzo znaczący semantycznie, wszystko tu jest przemyślane od układu rąk, tego czym są związane ręce Chrystusa, skąd się bierze tamten bambus, który wykracza poza kadr obrazu.
to, jak jest traktowany Piłat, łącznie z tym, co się dzieje z relacją pomiędzy tym obrazem a przekazem biblijnym. No bo przecież Piłat wszedł do historii i stąd go w ogóle pamiętają wszyscy, że miał znaczny udział w historii Jezusa. To jest dowód na to, że takie ambiwalentne męsko-żeńskie postaci bywały bardzo często bohaterami obrazów Jacka Malczewskiego. Można by ich tutaj przytoczyć więcej bardzo znanych, ale wybrałam ten mniej znany z Muzeum Krakowskiego. Te przeinaczenia tytułów, przepraszam Państwa najmocniej, jeżeli kliknę na to coś, co teraz pokazuję, to już doświadczyłam tego, znika cały ekran z prezentacją, także musi to zostać. Powrót albo przeczucie bywa oczywiście uwiązany także z pewnymi patriotycznymi mękami Malczewskiego, który tutaj w niektórych interpretacjach cierpi za ojczyznę, która jest w niewoli. Tymczasem jest list dokładnie dotyczący tego obrazu, w którym artysta pisze, że namalował sobie obraz na 62. urodziny i jest to moim zdaniem duże nadużycie. Prawdy historyczne, które są pomijane, nawet jeśli są z epoki, to przede wszystkim rzeczy związane ze stosunkiem do powstań narodowych. Malczewski miał tutaj stosunek ambiwalentny w ogóle do tego rodzaju poczynań. Nie będę wchodziła w zagadnienia polityczne i to, skąd się to brało. W latach 90. XIX wieku Malczewski miał krytykę bardzo często nieprzychylną sobie, ponieważ podnoszono, i to jest cytat, to, że takimi obrazami on gasi ducha narodowego i to istotne, podobnie jak słowacki, byli bardzo często zestawiani. Kwintesencją tego są krytyki księdza Skrochowskiego, który to zauważa, ale no, nie ma takiego stosunku do tego, że w takim razie nie powinien tak malować. On to po prostu stwierdza, że tak jest. I ani księdza Skrochowskiego, ani tych innych piszących w ten sposób, tego spostrzeżenia nie możemy znaleźć we współczesnych opracowaniach Jacka Malczewskiego, ponieważ wszystko służy temu, że patriotą był, a skoro patriotą był, no to znaczy, że bardzo cenił powstanie styczniowe czy listopadowe, w ogóle tego rodzaju ruch powstańczy. I tak też bywa często opisywany jeden z obrazów z tryptyku Moje życie, gdzie Malczewski czyści kieliszki i jest we dworze babki, a na ciotecznej babki, a na ścianie wiszą rosyjskie szynele, u dołu stoją zdjęte kalosze żołnierskie. No i tam też w interpretacjach Malczewski cierpi, jako kilkuletni chłopiec przeżywa klęskę powstania. Otóż proszę Państwa, znowu są świadectwa dotyczące, literalne, dotyczące tego, że Malczewski wpadł na pomysł tego obrazu, o czym powiedział, zobaczywszy starą tapetę w hotelu wiedeńskim, gdzie przebywał z przyjacielem i skojarzyło mu się to ze dworem babki i z po prostu ze scenami, które tam miały miejsce, ale doprawdy nie z przeżyciami kilkuletniego 54-63, łatwo obliczyć ile miał lat, nie był w stanie tego zreflektować tak poważnie, jak to jest przedstawiane w literaturze przedmiotu. Jak Państwo widzicie, tutaj nie ma nadziei w tym obrazie i co jest ważne, w latach 90. Po nowych interpretacjach Angellego, który był, słowacki był wtedy poetą żywym, ponieważ średnio co 2 lata, co rok ukazywały się jakieś nowe, niedrukowane jeszcze utwory. Taką samą prasę i dokładnie takie same sformułowania dotyczyły, taką samą prasę miał kiepską i takie same sformułowania dotyczyły Słowackiego. Obaj byli określani mianem gaszących zapał i ducha narodowego. To jest obraz natomiast, który z Muzeum Narodowego w Poznaniu, niewielki proszę Państwa, który z powodzeniem też bywa interpretowany wyłącznie patriotycznie jako zesłańcy idący, no właśnie jako szkic do etapu i rzeczywiście można to tak widzieć, ale zobaczcie, to jest po prostu
masa ludzi w pochodzie życia, który tutaj wędruje. I te obrazy mają drugie dno i inną też możliwość otwierają, interpretacyjną, niż tylko te związki patriotyczne. To jest już koniec, zbliżamy się do końca wykładu, proszę Państwa. I to jest moje marzenie, to znaczy to, co chciałabym oczywiście więcej niż to, co Państwu pokażę, ale to, co mi się marzy jako punkty, w których by się zrobiło taką wystawę, gdzie jakiś trust mózgów ceniących tego artystę pokazałby Malczewskiego jako mistrza malarstwa, czyli tak jak go nazywano w szkole, studenci mówili o nim majster, jak to się zresztą często zdarzało, żeby pokazać, że tam jest coś więcej poza tą bogobojną rodziną, ukochaniem pejzażu polskiego, patriotyzmem, którego mu nie odmawiam i ukochania pejzażu polskiego też mu nie odmawiam. Ale chodzi o to, żeby móc go pokazać od tego, od takiej strony, jak to jest zrobione. Otóż te szczeliny istnienia, które sobie tutaj wypisałam, to są właśnie te szczeliny, które nas z obrazów, które mamy już wpisane w interpretację, śmierć, Kostucha, Anemony i tak dalej, wprowadzają w nieco bardziej zniuansowaną interpretację. Zobaczcie Państwo, ściana tego dworu w zasadzie no, niby wygląda starzec przez okno, po niego przyszła ta piękna kobieta, prawda? Natomiast jak się dobrze temu rozrysowaniu malarskiemu przyjrzeć, to ta ściana jest właściwie kurtyną, za nią otwiera się coś. I te prześwity to są miejsca, w których Malczewski pozwalał sobie na wyjście i w inny sposób malowania, i w inny sposób myślenia o rzeczywistości. Zobaczcie Państwo, mamy ich wiele, mamy ich także wiele tutaj i one nie są oczywiste, bo ten prześwit za zawiasem no, powinien być albo kolorem pracowni, a nie jest, bo mamy tutaj ściany w takiej barwie, albo wyjściem może na ten pejzaż, też nie jest. Ten pejzaż jest błękitem, którego tutaj być za tym w sensie fizycznym, takim wykreślnym, być absolutnie nie może. Ten kolor jest też zniuansowany, nie jest tak szary jak ten, prawda? To jest zestawienie, to jest kolejny obraz, w którym mamy do czynienia z czymś, co się rozgrywa pomiędzy wnętrzem tak zwanej budy, którą Malczewski miał w wielu miejscach. Budowali ją dla niego zaprzyjaźnieni wielbiciele jego twórczości, którzy zapraszali go do siebie na plenery. Miał takie budy w różnych miejscach i między innymi Maria Balowa pisała do niego, że zachęca go, żeby przyjechał na lato, ponieważ buda, którą mu zbudowano w ogrodzie, już stoi i jest odnowiona, może ją objąć. Ale zobaczcie Państwo, co tutaj się dzieje. W każdej z takich wnętrz, które są wnętrzami artysty, otwierają się jakieś prześwity na jakąś rzeczywistość, która no jest ogrodem, ale zobaczcie Państwo, jak namalowanym. Otóż ten ogród jest namalowany tak, jak w Talizmanie Serusiera. Tu nie chodzi o to, kto co widział i czym się inspirował. Tu nie chodzi o taki rodzaj wskazania. Mnie chodzi o to, że jest pewien rodzaj współmyślenia co do tego i tutaj wróćcie Państwo myślą do lustra, które pokazałam na początku. Co jest prawdą, a co jest odbiciem i do którego odbicia wpuszcza nas artysta? Serusier w tym talizmanie, jako członek grupy nabistów, czyli proroków, no ewidentnie opowiada o tym, że tak naprawdę granica tego, co istnieje konkretnie, mamy brzeg jakiejś rzeki, prawda? A tym, co jest odbite, jest nieuchwytne, bo to i tak są dwa odbicia w wyobraźni, pamięci i oku artysty. W związku z tym wszystko, cokolwiek recypujemy w obrazach, jest bardzo mocno przefiltrowane przez tę pamięć i oko. Nie ma widoków przypadkowych. Oczywiście to wiedzieli artyści już dawniej, ale mieli inne główne tematy swoich dzieł. Tu natomiast widać, że to zajmuje także
Jacka Malczewskiego, taki prześwit na inną rzeczywistość. Chciałabym wreszcie, żeby ten przepiękny obraz, o którym kiedyś rozmawiałam z panią Agnieszką Ławniczakową wiele godzin, zastanawiałyśmy się, czy on był w roku 1902 prezentowany w Wiedniu na wystawie sztuki Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka. Ponieważ on miał różne tytuły, funkcjonuje pod tytułem także Anioł z Tobiaszem lub Wiosna, a takich obrazów, tak napisanych, tak podpisanych w katalogu, a nie mających ilustracji, było kilka w Malczewskiego. I w związku z tym nie wiemy, nie było podane żadne inne, nie był podany żaden inny punkt, który by pozwalał zidentyfikować ten obraz. Ale, proszę Państwa, udało mi się znaleźć w dokumentacji wiedeńskiej secesji ofertę, jaką wysłał. I w tej ofercie ten obraz jest. Pytanie, czy został przyjęty? No, na razie nie umiałam odpowiedzieć na to pytanie, ale to się wiąże, proszę Państwa, ten pejzaż, zobaczcie, który jest nieurodziwy. Tu nie chodzi o piękno pejzażu, w sensie takiego malarskiego piękna, który byśmy sobie powiesili na ścianie, w salonie Biedermajerowskim. No i byłoby pięknie, przytulnie, zieleń na wiosnę, ewentualnie leciutka nostalgia jesienią. Tu mamy pejzaż właściwie zniszczony przez człowieka, za to taki, który dosyć specyficznie operuje geometrią i krzywiznami i wybrał taką porę roku, w której jest to szczególnie widoczne. I to jest, proszę Państwa, element, który frapował wówczas nie tylko Malczewskiego, toczyły się na ten temat dyskusje, a w Versacrum, to jest 1902 rok, publikowano artykuły dotyczące budowy pejzażu, takie fachowo teoretyczne, pisane przez malarza Hölzela, które traktują o tym, jak położyć farbę, jak rozłożyć ciężar, jak zrównoważyć obraz asymetryczny. Podobny, to jest maleńki obraz, dlatego zaznaczyłam to tutaj na czerwono, żebyście Państwo zwrócili uwagę na rozmiar tego, ale przedmiot, prawda, w sensie pracowania mas farby jest bardzo podobny, bo też to się przekłada, znowu publikacja z Versacrum, która niestety jest zakryta, ale można to bez trudu znaleźć, wpisawszy Henneberga i Versacrum. Zobaczcie Państwo, to jest właśnie jakby dodatek do sąsiedniego numeru, gdzie publikowano artykuł Hölzela o tym ciężarze gatunkowym obrazów. Takich wątków tematycznych w sensie jesieni i w tym zrozumianą, połączoną z tym nostalgią, jest oczywiście w malarstwie bardzo wiele. Nie mogłam się powstrzymać, żeby tutaj nie dołączyć topoli Stanisławskiego wiążących się z tym samym środowiskiem, czyli wiedeńskiej secesji i Versacrum, tych rozważań teoretycznych o malarstwie, bo te obrazy są standardowo w polskiej literaturze przedmiotu włączane do nostalgii jesiennej i tak dalej, która natychmiast przechodzi w tęsknotę za ojczyzną, która utraciła wolność i tak dalej. Zobaczcie Państwo, co się dzieje. Takich obrazów w ówczesnej Europie, w pasie Europy Środkowej, rozumianej jako pas idący od Szwecji, Danii, przechodzący niżej przez Prusy, Austrię, włączając Galicję aż do części Szwajcarii, niemieckiej części, niemieckojęzycznej części Szwajcarii, było, proszę Państwa, mnóstwo, a to jest dowód na to, że one były powielane w czasopismach, które także były w polskich bibliotekach i w nieskończonych ilościach litografii i różnych innych form grafiki. Nie ujmuje to w niczym refleksji Stanisławskiego. Chodzi mi tylko o to, żeby zacząć wpisywać polskie malarstwo w inne konteksty niż tylko w takie, które czyni je osobnymi, bo wiąże je natychmiast we wszystkim. Nie z egzystencją, nie z formami technicznymi, nie z pewnymi toposami epoki, a z naszym patriotycznym nieszczęściem. Marzy mi się wreszcie, żeby ktoś wziął na warsztat, na przykład wystawowy, i pięknie pokazał w dobrym sąsiedztwie, marzyłby się Cézanne z rozważaniem na temat prostokątów, cieni i takich nieozdobnych
obrazów, które byłyby interesujące malarsko, po to, żeby pokazać owego mistrza. Pokazać, zwróćcie Państwo uwagę, ja w 45-minutowym wykładzie nie mogę tego zrobić, ale przejrzyjcie Państwo obrazy Malczewskiego pod kątem organizacji przestrzeni przez takie poziome elementy, które nas odgradzają od miejsca, które nas zaprasza do tego, żebyśmy weszli, i te płotki, zwróćcie na nie uwagę, one nie są obojętne semantycznie i kompozycyjnie. One są bardzo ważnym dyskursem w rozważaniu o przestrzeni przedstawionej, można by powiedzieć, i tym, dokąd i w jaki sposób artysta pozwala nam wejść, bo to on nam pozwala. I wtedy można by o tym opowiadać inaczej. To jest jeden z tych obrazów, gdzie nie mamy ani faunic, ani jakichś szyneli, ani innych dziwnych postaci, które tak skupiają naszą uwagę, żeby się domyślić, kto to, co to, dlaczego tutaj i jaką łapę ma ta chimera, że zapominamy już o tym, że to jest bardzo przemyślnie zbudowane. Malczewski za granicą, oczywiście pomijam wystawy także w Ameryce, nawet południowej, które miał, zostawiam, bo to nie o to chodzi. Tutaj przytoczyłam dwie. Z obydwoma autorkami wielokrotnie o Malczewskim rozmawiałam, z nieżyjącą już niestety panią Agnieszką Ławniczakową także. To są wielkie znawczynie Malczewskiego, które zrobiły dla popularyzacji jego sztuki w najlepszym sensie mnóstwo. Pani Agnieszka Ławniczakowa, pani doktor Ławniczakowa zrobiła pierwszy duży katalog z 68 roku. To jest nie do przecenienia. Ale jednak obie zdecydowały, że w dwóch odsłonach zagranicznych pokażą Malczewskiego znowu od strony patriotycznej. Czyli pokazały różne obrazy, bardzo piękne, w których w podpisach, w informacjach, w katalogach doszczegóławiały te wątki, no właśnie narodowo-patriotyczne, żeby wytłumaczyć obcej publiczności, o co chodzi w tych obrazach. Moim zdaniem zamykając nieco spektrum interpretacji i pierwsza wystawa, którą tu wymieniam, miała, zauważcie Państwo, zapisałam dwa katalogi. Pierwszy, świetny, łączący te obrazy, które Agnieszka Ławniczakowa zdecydowała się pokazać, z malarstwem europejskim tego czasu. I drugi, a to była teoretycznie ta sama wystawa, przywieziona do Polski i pokazana w Poznaniu, który kompletnie te wątki pomija. Jest zrobiony tutaj dla nas. No i jest uboższy moim zdaniem. Nie rozumiem dlaczego. Nie rozumiem dlaczego. Ta wystawa miała wyjątkowego pecha, dlatego że ta pierwsza, dlatego że wtedy w piętrowym budynku Barbican na dole była wystawa Bacona. No nie można było gorzej trafić. Po prostu to są tak różne światy malarskie, a Bacon ma tak duże zainteresowanie, że Malczewski, który był, miał się przebić dopiero do publiczności, no przegrywał na starcie. Tego nie można było chyba przewidzieć, sądzę. To zależało już od właścicieli budynku, kuratorów, organizatorów wystaw, tam w ogóle innych także, prawda? Ale złożyło się wyjątkowo nieszczęśliwie, plus to nachylenie patriotyczne. Tu jeszcze ciut mniejsze. Natomiast w Muzeum d'Orsay byłam w miesiąc po zamknięciu tej wystawy. W rozmowach z osobami, które tam pracują, kuratorkami wystaw, jak się zorientowały, bo ja poszłam tam szukając różnych polskich rzeczy, oczywiście do biura, jak pani się zorientowały, że jestem z Polski, to niezależnie od siebie w dwóch różnych pokojach zadały mi takie samo pytanie. Czy Malczewski był nacjonalistą? I były tym przerażone, ponieważ w językach obcych, europejskich, relacja pomiędzy patriota a nacjonalista funkcjonuje nieco inaczej. Trudno się to tłumaczy, a jeszcze trudniej przetłumaczyć nasze uzusy językowe. To bywa tam też tak rozróżniane, ale wymaga to po prostu opisu, na który nie zawsze jest miejsce, prawda? Bo katalog rządzi się i wystawa rządzi się innymi prawami. I to cytuję dlatego, żeby powiedzieć, że to nie jest tylko moje
moja opinia. I już przechodząc do zupełnego końca, marzy mi się omówienie takich obrazów i ta praca wykresem półkola, gdzie jak widzicie, nic nam tu nie zakłóca tego, żebyśmy się skupiali na faunach i chimerach rozmaitych. Marzy mi się pokazanie tych impresji, nie przez przypadek, zobaczcie Państwo, jest to użyte i opublikowane w katalogu przeznaczonym dla obcych muzeów, prawda, dla muzeów zagranicznych. W Polsce się tego nie eksponuje, to są piękne malunki pokazujące, jak rodziła się bryła wyobraźni, kolor Malczewskiego. Można tak świetnie pokazać także szkicowniki, no ale to jest nieefektowne, no bo się nie da tutaj powiedzieć czasami konkretnie, co to jest, natomiast to pokazuje warsztat. No tu jeszcze trochę i to jest najczęściej cytowane, ale tu już też czasem. I kończąc, proszę Państwa, chciałabym zebrać właśnie takie osierocone trochę dzieła Malczewskiego, albo dać im na osłodę dla widzów mniej zorientowanych, albo takich, którzy lubią inne obrazy po prostu, czy lubią mówić o innych obrazach, dać im takie, które są znane, pokazując je nieco inaczej, zebrać to wszystko na jednej wystawie i pokazać go jako mistrza. Teraz wyłączę prezentację, żeby się z Państwem jeszcze pożegnać. Także proszę mi dać chwilkę. Proszę mi dać chwilkę. Sekundę. Dziękuję Państwu za uwagę i przepraszam za wszystkie niedogodności techniczne. Do jakiegoś szczęśliwego usłyszenia, może w lepszych czasach i na żywo. Dziękuję bardzo, do widzenia.